Wziął. Siemanko, siemanko, na szybko, witam z kwatery. Jak widzicie, warunki kameralne nad morzem, ale co, wypoczywam. Słuchajcie, szybciutko wrzucam informację, bo tylko tam jeszcze zostało do wyjaśnienia na bieżące sprawy. Na temat Miśka mi wczoraj pisaliście, nie zdążyłem nagrać, więc dzisiaj nagrywam i już idę wypoczywać i święty spokój. Misiu, ja cię szanowałem, szanuję i nadal szanuję, ale nie pisz bzdur, tylko sprawdź wszystko, bo nie wiem, skąd masz informacje. Ja, jak wrócę z urlopu, to wrzucę wam wiadomość, którą wysłałem do Konrada Niewolskiego, bo tak tylko muszę zrobić. Ja sam zrezygnowałem z filmu. Jeśli on opowiada, nie wiem, skąd te informacje bierzesz, że on mnie z filmu wyrzucił, no to coś jest innego na rzeczy, bo mi tego w twarz nie powiedział. Tylko ja pierwszy zrezygnowałem z filmu Asymetria, że nie będę grał w związku na sytuację z Popkiem. I prosta sprawa, i taki dałem komunikat. Więc prowadzisz akcję Stop Konfidentów, ja pracę Stop Pomówienią. Na temat leków jakichś moich nie będę się powiadał, bo ty też robisz różne dziwne akcje, do ciebie piszą ludzie. Powiedziałem ci, że jesteś stary, fajny chłop, ale na internecie to się za bardzo nie znasz i cię podchodzą na jakichś fałszywych kont, to ty do mnie bombardowałeś wiadomości na Messengerze, przecież tego nie będę ci wysyłał wszystkiego, to będę ludziom mówił, więc bądź obiektywny w tym, co mówisz, Misiek, bo znamy się, lubimy i pokłóciła nas sytuacja z Popkiem, tak? Ty, ja Popka wyjaśniłem, powiedziałem, że co o nim sądzę, tak samo o Pomidorze. Ty pocisnąłeś Pomidorowi, a o Popku nic się nie odzywasz, więc nawet ludzie nawet chyba nie wiedzą, jakie masz zdanie o Popku. Czy jednak on jest według ciebie w porządku, czy jednak nie jest w porządku? No to się musisz określić w takim razie, bo do mnie też ludzie piszą. Więc Misiek, określ się. A ze mną zawsze miałeś dobre kontakty, wszystko żeśmy się, póki w naszym życiu nie pojawił się Popek. Może to źle zabrzmiało, tak jakby dziecko to nasze miało być, nie? Ale już tak humorystycznie. Więc co wam mogę powiedzieć? Nie jest prawdą to, co Misiek dał, piszecie mi znajomi moi wspólni z Miśkiem, że ja oszukałem jakiś tam gościu, szczur, king, jakieś bzdury w ogóle pisze, potem mnie przeprasza, potem znów atakuje, potem jako prawdę objawioną, jakiś chory klient następny na internecie. Ja nie mam czasu na takich bęcwałów, tylko powiedziałem mu, że jak będzie mnie obrażał, będzie pisał bzdury i będzie to notorycznie robił, no to w końcu go złapię, bo nie taki się znajdywało, bo można mówić prawdę, można z wami poglądami się wymieniać, ale nie można pisać farmazonów, oszczerstw i pomówień, tak? A ten gość to robi już od jakiegoś dłuższego czasu, miałem na niego wywalone, ale on po prostu cały czas to robi i cały czas jakieś bzdury pisze. To jest drugi temat. Co do Miśka, tak jak wam powiedziałem, z Miśkiem żyłem w zgodzie, póki nie zdarzała się sprawa Popka, słynnego hotelu. Potem Misiek pocisnął Pomidorowi, ja pocisnąłem Pomidorowi, a potem okazało się, że Popek też jest nieelegancki i o tym wam głośno powiedziałem, a Misiek milczy. No to już jego pytajcie, jakie on ma zdanie o Popku od tamtego czasu. Moje znacie i tego nie zmieniam. Na temat filmu Asymetria, Misiek, no zmusiłeś się do tego, niestety mam nadzieję, że to zrobiłeś na nieświadomce, nie wiem, kto ci taki głupot nagadał, ale ja pierwszy zrezygnowałem z filmu Asymetria i napisałem oficjalne przez Instagram i chyba przez Facebooka, nie pamiętam, do Konrada Niewolskiego, reżysera, że rezygnuję z filmu na zaistniałą sytuację i życzę powodzenia. I doskonale o tym wiedziałeś. Napisałem, że jest tam scena między z tobą, z chłopakami, ze mną, że jeśli ta scena jest fajna, to może ją ewentualnie zostawić, ale potem powiedziałem, że jednak nie, że nie chcę, żeby zostawiał tej sceny, bo nie chcę być w tym filmie. I on powiedział, że okej, więc nikt mnie z filmu nie pogonił. Więc po co piszesz takie derdy mały, jak to mówi Pomidor, kocopały? Misiu, ogarnij się proszę i ogarnij najpierw swoich też ludzi od Facebooka, od innych, bo zatrudniasz, potem są afery, jakieś tam też piszą, ludźmi zaufanymi to rob. Dlatego ja prowadzę sam swoje kanały, mam administratora od 10 lat jednego chłopaka, bo jest to zaufany człowiek i mi żadnych świństw nie zrobi. A u ciebie tam były z tym Wickerem, z tymi innymi rzeczami jakieś tam, podszywają się coś, kurde, inne typy pod kogoś innego, ty mi się zdajesz z nimi w rozmowy, potem mi piszesz przez Messengera, czy to prawda, potem wysyłasz mi jakieś filmiki, potem do mnie dzwonisz, żebym tego... Tak, powiedziałeś mi, żebym usunął twoje filmiki, ale jak nagraliśmy, to powiedziałem ci, że nagraliśmy w tym hotelu. Czemu to chciałeś usunąć, bo nie rozumiem. Czego tam się wstydzisz, że Pomidorowi naobliżałeś, czy nie wiem, o co chodzi. Więc to jest mój kanał i będę robił z nim, co będę chciał. Ja więcej z tobą już filmików nie będę nagrywał, jak sobie nie życzysz, ale nie mów mi, jak mam żyć, co mam robić na swoim kanale i o twoim życiu też ci nie mówię, jak masz mi się żyć. Ja do ciebie nic nie mam, oprócz tego, że mówię, dajesz się zakręcić na tym internecie, I piszą do ciebie jakieś różne osoby, które tymi osobami nie są, a ty tym żyjesz. Nawet nie wiesz, że na twoich jakieś profile są zakładane, że ty popierasz, twoje zdjęcia są udostępniane na kanałach jakichś fałszywych. To apeluję do ciebie, zrób sobie porządek u siebie, na Instagramie, na Facebooku, bo ty nie wiesz, co tam się dzieje, chłopie. I tam mnie oczerniali, pisali do mnie, to ja ci mówiłem, to ty kasowałeś te komentarze, mówiłeś, że przepraszasz, muszę tutaj spać, a tam na twoje konto się wpakowywali jakieś kłagamonie pijane, czy inni pisali na mój temat źle, a ty tego nie akceptowałeś. No ale teraz jest twój komentarz, gdzie napisałeś, że mi odwaliło, że nagrywam filmiki, że jakieś tam leki powinienem brać. No to okej, to ci odpowiadam.
ty powinieneś leki brać albo na Alzheimera, albo na jakieś leki spokojniejsze, już humorystycznie mówię, albo sprawdzić wersję, kto był pierwszy, bo ja zrezygnowałem z filmu Asymetria i to jest prawda, to nie jest oszustwo, że mnie ktoś wyrzucił z jakiegoś filmu, bo nikt mnie nie wyrzucił, ja pierwszy zrezygnowałem, napisałem do Konrada wiadomość i zmuszasz mnie do tego, że po powrocie, mam to na innym telefonie, że ja to po prostu tą wiadomość skopiuję i będę musiał wstawić, już miałem temat mieć zakończony, ale w tym momencie zmuszasz mnie, żebym ja pokazał, jaka jest prawda, czyli że ja zrezygnowałem z filmu Asymetria. Pozdrawiam wszystkich, spokojnego urlopu, Andrzej Żuromski, akcja Stop Pomówieniom i do jakichś tam hejterów, co piszący bzdury. Słuchajcie, nie od gibów, ja mam problemy długo już z kręgosłupem, nie życzę nikomu, żeby się śmiał ze stanu zdrowia z deskopatii. Ja miałem złamaną panewkę stawu biodrowego, czasami to mi się odzywa i potrzebuję rehabilitacji, jak dużo jeżdżę po Polsce samochodem, to też bóle pleców się strasznie odzywają, więc nikomu też nie życzę jakichś tam problemów zdrowotnych, tylko świnie jakieś piszą i na koniec. Do tych świn, co piszą, że żeśmy jakieś pieniądze, ja, Bajorson, Tomek Zakrzewski wzięli od chorego chłopaka na raka. To są jakieś już naprawdę, miałem nie buzać, to są jakieś skurwiałe pajace, bo ja złotówki nie wziąłem, załatwiłem chłopakowi 3 miesiące darmowego jedzenia od Brokuła, pozdrawiam serdecznie właścicieli, 3 miesiące dostarczałem za darmo dietetyczne chłopakowi, załatwiłem specjalistów, którzy dali mu leki za darmo. I załatwiłem mu dzięki swojemu nagłośnieniowi, dzięki Bajorsonowi freestylami, dzięki Tomkowi Zakrzewskiemu, dzięki wam tutaj tak samo, bo wiem, że niektórzy tutaj w porządku ludzie z akcji Stop Pomówieniom wpłacali pieniądze temu Hubertowi i z Facebooka, z akcji Stop Pomówieniom, z mojego Facebooka. Dużo ludzi się w ogóle w to uruchomiło i chłopak zebrał 60 parę tysięcy złotych i te pieniądze nie wpłynęły na moje konto, na kogoś innego konto, tylko wpłynęły na konto fundacji, która się nim opiekuje, więc nikt nie miał dostępu do pieniędzy, więc jakieś frajery jak się prują, że ja wziąłem jakieś pieniądze od tego Huberta, to jest to po prostu podłe pomówienie, świństwo niezwyczajne, żeby tak po prostu do tego się posunąć. Bo rozumiem jakieś tam ataki na mnie, jakieś, że ktoś mnie nie lubi, ale pisanie, że ja pomagałem choremu chłopakowi na raka, który umiera i zabrałem od niego...